Dzień dobry, witam Państwa w drugiej części mojego cyklu Pomidory 2021. Dziś chciałbym z Państwem porozmawiać o nawożeniu pomidorów i to takim nawożeniu jak najbardziej ekologicznym, czyli po prostu różnego rodzaju gnojówki, komposty i nawozy naturalne, czyli obornik, czy to w zależności po prostu postaci takiej świeżej, czy obornika granulowanego. To są najlepsze środki właśnie, czyli po prostu obornik naturalny, który możemy uzyskać zarówno od bydła, jak i dajmy na to od królików, kur, gołębi. I taki obornik, który już jest granulowany, czyli został przetworzony w ten sposób, że został wysuszony, nie posiadał już żadnych tam po prostu patogenów glebowych, ani innych takich rzeczy, które by mogły naszym roślinom ewentualnie zaszkodzić. Bardzo dobrym nawozem właśnie takim ekologicznym jest też kompost, który możemy uzyskać z własnego po prostu gospodarstwa domowego, czyli zastosować do tego różnego rodzaju odpadki domowe, obierki wszelkich innych, wszelkich owoców, warzyw i tak dalej. Natomiast też z ogródka trawę, różne tam po prostu nawet i chwasty. Najlepiej to było, aby te chwasty nie były jeszcze w okresie kwitnienia, czyli żeby nie było tam nasion, które później by mogły się rozsiewać. Przy takim tworzeniu kompostu należy jednak pamiętać o tym, żeby nie dodawać do tego skórek z cytrusów, bo te cytrusy, nie do, że tam jest w tych skórkach sporo chemii, to ponadto zakwaszać nam mogą glebę. Taki tam z tych skórek z cytrusowych, ale to po uprzednim wymyciu tych skórek można stosować, dajmy na to, do borówki amerykańskiej i tak dalej, czyli do tych roślin, które lubią kwaśne podłoże. Natomiast obornik naturalny, gdybyśmy byli w posiadaniu takiego, czy to tam od po prostu bydła, czy królików, czy gołębi lub kur, o najlepiej, żeby on swoje odleżał, czyli gdyby się przekompostował, bo w pierwszej fazie to najwięcej ma azotu. A azot też nie zawsze jest wskazany, bo może nam te rośliny, jeśli damy go w nadmiarze, to uszkodzić. Tylko jeśli będziemy go kompostować, to należy pamiętać o tym, że powinien być przykryty. I poza tym jeszcze oprócz tych, jak mówiłem, oborników, czy w postaci naturalnej, czy granulowanej kompostu, możemy też sporządzać gnojówki. I tutaj mamy całą masę możliwości, gdyż możemy wykorzystać wiele po prostu takich składników, które na co dzień by nam się wydały, że one są zielskie. Dlatego jak się dowiemy trochę więcej na ten temat, to zmienimy zdanie na temat zielska. Możemy tu wykorzystać na przykład pokrzywę, następnie mniszek lekarski, możemy też wykorzystać żywokost, możemy wykorzystać również bez czarny, i to zarówno kwiaty, jak i młode pędy tego pestu. Tylko pamiętajmy o tym, że dajmy na to, jeśli będziemy chcieli zrobić gnojówkę z pokrzyw, to najlepsza jest gnojówka taka właśnie majowa, nim ta pokrzywa jeszcze okwitnie. Wtedy jest tam najwięcej składników pokarmowych. Natomiast jeśli się rozchodzi o mniszek lekarski, to najlepiej jest taki, który właśnie kwitnie. Czyli też jest to w maju, bo drugi raz mniszek lekarski możemy też zbierać w lipcu, ale już wtedy jego jest tam po prostu mniej, te kwitnienie już jest takie ograniczone. Natomiast przez cały sezon
możemy, dajmy na to, zbierać żywokos. Żywokos, gdy nam urośnie, zakwitnie, możemy go ściąć i później za jakiś tam czas on znowuż nam odrośnie i możemy z niego robić gnojówkę. Zasada jest taka, że na 1 kg świeżego tam zielska, inaczej mówiąc, czy to pokrzywy, czy mlecza, czy żywokostu, dajemy 10 litrów wody i to zalewamy do wiadra. Najlepiej to są, najlepsze są pojemniki plastikowe. Lepiej, żeby nie należy wykorzystywać do tego żadnych pojemników metalowych, bo mogą tam zachodzić reakcje chemiczne po prostu i mogą nam się odkładać metale ciężkie. Czyli najlepsze to są pojemniki plastikowe, czyli wiadra, beczki i tak dalej. I to mówię tak, 1 kg świeżego, czy tam mleczu, czy pokrzyw, czy żywokostu, zalewamy 10 litrami wody. Najlepsza taka woda to była deszczówka i to się odstała. Ja u siebie tak mam, że po prostu tam z dachu, gdzie mi zlatuje woda, mam ustawioną taką beczkę 200-litrową i łapię deszczówkę i później z tej deszczówki właśnie sporządzam wszelkiego rodzaju gnojówki. Ewentualnie, jeśli mamy tej wody dość sporo, no to używam tej deszczówki również do podlewania. Jest ona na pewno dużo lepsza niż taka woda w sieci wodociągowej. I tą gnojówkę po zalaniu, należy tego zielska po zalaniu, należy odstawić w takie półcieniste miejsce, żeby tam nie było takiego bezpośredniej operacji słońca, przykryć czymś, żeby nam tam się nie gromadziły różne owady, bo tak to bywa, że to jest po prostu, no, jak to się mówi, mokro, to tam mogą znosić swoje jaja komary i później to wszystko może się wylęgać. Co prawda ten okres tej gnojówki trwa około przygotowania około 14 dni, także to nie zdąży się tak do końca nam tam rozwinąć i już to po prostu wtedy używamy. I później jak używamy gnojówki, to jest też zasada taka, że tutaj jest 1 do 10 i tam też jest 1 do 10, czyli po prostu na 1 litr gnojówki dajemy 10 litrów wody do podlewania. Natomiast niektóre gnojówki możemy wykorzystać też do oprysku, jak dajmy na to gnojówkę z pokrzyw, tylko wtedy rozcieńczamy to w stosunku 1 do 20 i możemy opryskać nasze tam wszelkiego rodzaju rośliny. I taka gnojówka z pokrzyw, oprócz wzmacniania, ma też takie po prostu właściwości, że zwalcza nam na przykład mszyce. Dlatego też warto to wykorzystać. Oprócz takich gnojówek, o których tu wspomniałem, to możemy też sobie zrobić gnojówkę ze skórek banana. Tak, skórki banana mają bardzo dużo potasu i potrzebne są dla pomidorów na przykład w okresie takim, gdy nasze pomidory kwitną. Wtedy właśnie potrzeba jest więcej potasu. Ja zwykle do takich skórek z banana dodaję jeszcze łupiny z czosnku, z cebuli. To jest raz wzmacniające, a po drugie też, inaczej mówiąc, grzybobójcze. I tak samo zresztą grzybobójcze właściwości ma i ta nasza gnojówka, jak już mówiłem, z pokrzyw. Oprócz tego możemy też sporządzić gnojówkę z drożdży piekarskich, czy gnojówkę, czy po prostu taki wywar do oprysku. Żeby sporządzić wywar do oprysku, to wystarczy jeden deko drożdży na 10 litrów wody i to zalewamy, po prostu rozpuszczamy w letniej wodzie i później po rozpuszczeniu się uzupełniamy wodą do 1 litra, odstawiamy na około 2-3 godziny
i taki preparat możemy użyć do oprysku naszych roślin. To zarówno po prostu, znaczy się należy te rośliny wtedy opryskać w miarę dokładnie, zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Nie dość, że to wzmacnia, to jeszcze po prostu ewentualne wszystkie grzyby, bo drożdże to wiadomo, też są grzybem, tylko grzybem takim pożytecznym, zabija te wszystkie grzyby, które są dla naszych roślin szkodliwe. Także proszę Państwa, no, mógłbym tu więcej opowiadać, ile która gnojówka jakichś tam składników ma i tak dalej. Wiadomo, że gnojówka z pokrzy stosujemy na ogół w pierwszym okresie, czyli wtedy, gdy naszym roślinom potrzeba więcej azotu. Gnojówkę z tego żywokostu stosujemy, dajmy na to wtedy, gdy nasze rośliny kwitną i po prostu zawiązują się owoce, bo tam jest dużo zarówno potasu, jak i fosforu. Gnojówka z mleczu też ma dużo właśnie potasu, wtedy, gdy robimy ją z kwiatów. Tylko przy gnojówce z mleczu to musimy uważać na to, bo ona może nam zakwaszać ziemię. Dlatego dobrze by ją było, dajmy na to, połączyć z gnojówką żywokostu, ewentualnie taką z gnojówką z odchodów królika, bo tamte gnojówki zwiększają z kolei pH naszej gleby. Także wiadomo, pomidory potrzebują pH w granicach od 5,5 do 6,5. Za niskie i za wysokie to nie za bardzo wpływa na ich rozwój. A teraz pokażę Państwu na paru tam przykładach, jak ja te gnojówki sporządzam. Tu we wiaderku mamy pokrzywę. Natomiast tu beczka i woda deszczowa. No i zalewamy to teraz tą wodą. Jest tu około 2 kg tych pokrzyw. Także na to jest około 20 litrów wody. To wiaderko ma 5 litrów. I takie 4 wiaderka. Jeszcze jedno. No i troszeczkę dolejemy ze względu, że nie były pełne. No i mamy jakieś 3/4 tego wiaderka. Poruszamy i zostawiamy to sobie. Trzeba to teraz będzie przykryć. Dajmy na to włókniną, zaraz tam znajdę kawałek, przykryję i niech to stoi co jakiś czas, trzeba będzie tylko zamieszać. I gdzieś po około 2 tygodniach powinno to być dobre. Następna gnojówka z mlecza, czyli po prostu z mliczka lekarskiego razem z kwiatami. I też tutaj mamy około 0,5 wiaderka i możemy to zalać deszczówką. Tak jak poprzednie, olej. No i jeszcze te, tu wiaderko, olej. Oho, wypadek przy pracy. I jeszcze troszkę dolej. I to będzie gnojówka z mniszka lekarskiego z kwiatami. Dobrze, na razie starczy, dziękuję. Tu proszę Państwa mamy właśnie gnojówkę, która jest zrobiona z odchodów króliczych. Proszę, łopki dalej, słoma rozkłada nam się bardzo ładnie. A tu mamy gnojówkę z tego, z resztek czosnku, z łupin i ze skórek z banana. I też tutaj przechodzi nam ładnie fermentacja, zarówno w tym, jak i w tym. A tak wygląda, proszę Państwa, dobrze przekompostowany
obornik. Proszę, tu jest wszystko praktycznie. O, ile tu jest dżownic, które też oczywiście przetwarzają nam te wszelkie pozostałości roślinne. A to moja prywatna plantacja żywokostu. To jest żywokost kaukaski. Kupiłem go w ubiegłym roku, 8 sadzonek, elegancko się rozrósł. Obecnie kwitnie i w takim właśnie stanie jest najbardziej wartościowy na gnojówkę. Podsumowując dzisiejszy odcinek, zachęcam Państwa właśnie do używania takiego nawożenia ekologicznego, czyli to, co wyszło z ziemi, niech trafi z powrotem do niej. Starajmy się używać tej chemii jak najmniej, bo wiadomo, mam i tak jej dostatecznie dużo, a jeśli coś robimy, w szczególności dla siebie, to postarajmy się, żeby na ten nasz talerz trafiało jak najwięcej zdrowia i witamin nieskażonych żadnymi pestycydami i innymi metalami ciężkimi. Dlatego też, gdy będziemy zbierać te nasze chwasty, czyli pokrzywę mlecze i tak dalej, starajmy się to robić z takich miejsc, nie gdzieś tam przy drogach i tak dalej, tylko gdzieś tam z jakichś łąk, z lasów i tak dalej, tak żeby jak najmniej było tam metali ciężkich. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.